Cześć, jak widzicie, nadeszła pora, żeby opowiedzieć Wam o kolejnej książce, którą miałam przyjemność przeczytać. Tym razem myślę, że ta książka zachęci Was do czytania poezji. Oczywiście wiem, że nie każdy lubi poezję, szczególnie jeżeli przypomni sobie, jak wyglądało jej omawianie w szkole, ale pamiętajcie o jednym, jeżeli sięgacie po poezję dobrowolnie, to przecież nikt nie każe Wam wymieniać wszystkich pochowanych gdzieś w wierszu epitetów, przenośni, czy wskazywać podmiotu lirycznego. Wystarczy, że znajdziecie sobie jakieś przytulne miejsce i zaczniecie czytać. Wracając jednak do sedna sprawy, w dzisiejszym filmiku chciałabym opowiedzieć Wam o zbiorze wspomnień i artykułów poświęconych Wisławie Szymborskiej pod tytułem Zachwyt i rozpacz. Wiecie co, tak sobie teraz popatrzyłam za okno i pomyślałam właściwie czemu nie, opowiem Wam o tej książce na zewnątrz. Na rynku znajdziemy sporo publikacji zawierających wspomnienia poświęcone Wisławie Szymborskiej. Wyboru akurat tych wspomnień, które znalazły się w książce Zachwyt i rozpacz, dokonała pani Agnieszka Papieska, czyli m.in. oczywiście współedytorka dzienników Jarosława Iwaszkiewicza. W książce znajdziemy wspomnienia 62 osób, m.in. Julii Hartwig, Józefa Hena, Adama Zagajewskiego czy Jerzego Pilcha. Natomiast jeżeli na książkę trafi osoba, która interesuje się troszeczkę bardziej życiem Wisławy Szymborskiej, to może czuć pewien niedosyt, ponieważ większość z tych wspomnień można było przeczytać w innych publikacjach. Oczywiście pani Agnieszka Papieska przeprowadziła kilka nowych, ciekawych rozmów, chociażby ze Stanisławem Balbusem czy Michałem Rusinkiem, ale jednak przeważają te wspomnienia starsze. Moim zdaniem w przypadku tej publikacji jest tak, że jeżeli naczytaliście się już innych wspomnień o Wisławie Szymborskiej, to możecie czuć się troszeczkę rozczarowani. Jeżeli natomiast jest to dopiero Wasze takie pierwsze spotkanie z nieoficjalną Wisławą Szymborską, to na pewno będziecie w niebo wzięci, ponieważ książkę czyta się bardzo przyjemnie i szybko. Na pewno spędzicie w jej towarzystwie kilka bardzo miłych i przyjemnych godzin i noblistka stanie się Wam o wiele bliższą osobą. Niektóre wspomnienia sprawią zresztą, że popadniecie w melancholię, a inne wywołają na Waszej twarzy uśmiech. Troszeczkę przeszkadzało mi to, że różne osoby mówiły o tym samym, na przykład o tych kartkach ręcznie robionych, które wysyłała Wisława Szymborska, ale myślę, że ona wysyłała ich tak dużo, że po prostu nie dało się tego uniknąć. Książkę czytało się więc i tak mimo tego bardzo przyjemnie. Zachwyt i rozpacz potrafi zresztą zachęcić do czytania zarówno innych publikacji poświęconych noblistce, jak i jej poezji, więc jeżeli chcielibyście kogoś zainteresować tematem, to jak najbardziej polecam. Każde wspomnienie poprzedzone jest krótką notką o osobie, która je wspomina, dlatego nawet jeżeli nie znacie jakiejś osoby, to macie okazję dowiedzieć się, kim jest, co na pewno ułatwia odbiór tej publikacji. Mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do przeczytania książki Zachwyt i rozpacz, wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Uważam, że naprawdę warto zwrócić na nią uwagę, szczególnie jeżeli do tej pory nie mieliście okazji przyjrzeć się bliżej Wisławie Szymborskiej. Zachęcam Was do zaglądania na mój profil na Facebooku, na którym bardzo często publikuję jakieś zdjęcia czy też notki, informacje, o których nie mogę mówić Wam w filmikach, bo zwyczajnie musiałabym codziennie coś nagrywać. Zachęcam Was również do oglądania moich poprzednich filmików, czekania na następne i do zobaczenia już wkrótce.